Optimus przyniósł mi Bumblebee, moją jedną z największych niespodzianek poprzedniego roku i początku 2019, który właśnie wyszedł na Blu-ray i złapał moje serce za pierwszym razem, ale czy za drugim razem dzieło Travisa Knighta, człowieka, który sprawił, że beczałem jak debil w kinie na Kubo i dwie struny, nie mogłem wychodzić po zakończeniu seansu, bo musiałem naprawdę ochłonąć z tego, co się stało, czy on po raz drugi mnie oczaruje, gdy wrócę do tego filmu i czy dodatki faktycznie sprawią, że chcę mieć Bumblebee na swojej półce. You know, beat music can help you say what you're feeling. Try this. Travis Knight, moim zdaniem, powinien sobie do CV dopisać: uratowałem filmowe Transformers. Bo bez niego, po tych pięciu, nawet nie wiem po ilu tych filmach, które zrobił Michael Bay, wszyscy najwięksi fani, którzy mają zabawki, uwielbiają pierwszy film, seriale, komiksy, oni wszyscy mieli serdecznie dosyć i zgodnie powtarzaliśmy: żadnego więcej Transformers. I jakimś cudem Travis Knight powiedział: ok, biorę tę markę, dajcie mi troszeczkę luzu, dajcie mi kobietę do napisania fajnego scenariusza i bum! I popatrzcie, wystarczyło zrobić kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, wizualnie wróci do tego, co znamy i kochamy, czyli do serii G1, generacji pierwszej, i starać się jak najbardziej oddać to, jednocześnie teoretycznie wciąż martwiąc się, że to jest to samo uniwersum. Po drugie, zminimalizować liczby Transformerów po to, by więcej czasu poświęcić na design, więcej czasu poświęcić na walkę, na akcję i tak dalej, by akcja była jaśniejsza, bardziej płynna by to było, widać byłaby tam choreografia i tak dalej. A po trzecie, i co moim zdaniem jest najważniejsze, zamiast robić film, gdzie się wszyscy będą lać i tak naprawdę nic nie będzie wiedział, o co chodzi, zróbmy prostą historię, która przypomina ci E.T. o po prostu obcym, który jest zagubiony na naszym świecie i trafia na zagubioną dziewczynę i razem oni muszą się odnaleźć, jedno i drugie, w swoim innym troszeczkę tego słowa znaczeniu. Naprawdę, nie mogę wyjść z podziwu, jak ten film świetnie działał za pierwszym i teraz za drugim razem. Jak chcecie zobaczyć moją recenzję po wyjściu z kina, to linczek jest w opisie i tutaj lata w karcie, ale za drugim razem myślałem, okej, no ten czar lat 80., tych takich pięknych komedii coming of age, gdzie mamy właśnie osobę, która jest nierozumiana przez rodziców albo przez rówieśników, bo była jakaś trauma i ona nawet poprzez kontakt z czymś dziwnym zmienia się i rozwija. To jest formuła, którą mieliśmy w tak ogromnej ilości filmów, że nie trzeba podawać tylko dobrych, bo przecież na przykład Karate Kid 4 bodajże z Hilary Swank, to jest dziewczyna, której ojciec umarł, która nawiązuje więź z ptakiem i razem teoretycznie ona się rozwija i on się rozwija do momentu, aż ten ptak zostaje wypuszczony wolno. Widzicie podobieństwo? No jest podobieństwo, ponieważ ta formuła działała i ona działa, czy zrobić to dobrze, czy źle. Travis Knight zrobił to znakomicie, postawił na ogromną dozę uczuć, ogromną dozę emocji i bardzo, ale naprawdę bardzo miłe i takie, jak to się ładnie po angielsku mówi, relatable postaci. Każda z tych postaci jest dla mnie ciekawa, jest dla mnie fajna, nawet jeżeli jestem tylko i wyłącznie comic reliefem, to jest działający comic relief, a jeżeli jestem tylko złym policjantem, no to sprzedaję to czarem Johna Ciny. Za drugim razem, przyznam się wam szczerze, bawiłem się na tym filmie lepiej, oglądając to sobie w domciu na Blu-rayu. Doceniłem jeszcze bardziej, jak ten film bardzo ładnie się komponuje, jak muzyka, jak ja wchodziłem gdzieś i ta muzyka wciąż, ja wciąż słyszałem po efektach dźwiękowych, że jestem w latach 80. Ja wciąż widziałem każdą scenę walki, właściwie kurczę, ten porządek w tym filmie jest jego ogromną, ogromną zaletą, ponieważ kurczę, to nie są czary mary, to nie jest najlepszy film ever, ale dzięki temu, że on doskonale wie, czym jest, zna swoje ograniczenia, wie, co próbuje zrobić, jak to ładnie powiedział Travis Knight w jednym dodatku, to ma być character study i tutaj charakter jeden to jest postać Charlie grana przez Hailee Steinfeld, przepraszam, jeżeli źle wymawiam, a druga to jest nasz Bumblebee i tego się trzymajmy. Olejmy całą resztę. Charakter stadzi tych dwóch postaci. I to pięknie działa. I ten film, na przykład jak będę miał do wyboru Aquamana czy Bumblebee, Bumblebee w ciemno za drugim, za trzecim, za piątym, za dziesiątym razem. Oh my God. What are you?
Przejdźmy jednak do dodatków, ponieważ recenzja bądź co bądź jest wydania Blu-ray. To jest wydanie jednopłytowe, gdzie nie ma co prawda komentarza reżysera. Tutaj mamy w Kubo komentarz reżysera i oczywiście to jest dla mnie było bardzo ważne, chociaż ciężej mi było płakać za drugim razem, ale o dziwo, mamy tutaj grubo ponad godzinę dodatków i to takich dodatków, że ja nie oglądałem tego i tak, dobra, następny, tylko robiłem tak, kiwałem głową, okej, ciekawe. To, co może być dla Was najciekawsze, mamy 20 minut scen usuniętych i rozwiniętych, w tym niektóre wątki są dodane, wątki koleżanek Charlie z tego dziwacznego parku rozrywki, wątki dotyczące, więcej wątków dotyczących samego Bumblebee, inne alternatywne rozpoczęcie filmu i wszystkie te sceny są okej. Ja naprawdę doskonale rozumiem, dlaczego zostały usunięte. Doskonale. Szczególnie, jeżeli chodzi o pacing i na przykład dodawanie kolejnych takich śmieszniejszych zachowań, albo jeszcze bardziej, że Hayley tutaj jej się znowu nie udało, tu traci przyjaciół i tak dalej. Na przykład sceny usunięte z jej koleżankami, jak tej koleżanki mówią, że kobieta się zmieniła, bo jej ojciec umarł, no to doskonale widzimy, że to samo udało się nam pokazać w mniejszej ilości materiału, więc nie musimy epatować kolejnymi rzeczami, jak ona jest bardzo wyrzutkiem, bo świetnie udało się to zrobić już bez tego, więc te sceny byłyby przydatne, gdybyśmy nie zrobili takiej znakomitej roboty. Co ciekawe, mamy też 10 minut tak zwanych outtakesów. Outtakesy są z reguły nieudane ujęcia, ale tutaj to jest troszeczkę co innego. Tutaj to jest tak jakby Travis Knight pozwolił Johnowi Sinie bawić się rolą. I to są naprawdę pełne ujęcia, gdzie on po prostu szaleje. W 100% ma dowolność i on gra, on się bawi, on z pełnym utrzymaniem poważnej miny robi swoją rolę, tylko jeszcze inaczej, jeszcze zabawniej. I ja po zobaczeniu tych fragmentów powiedziałem, kurczę, John Cena ma komediowy timing. Mua! I tutaj on naprawdę popisuje się tymi scenami. To widać, że to jest wszystko to, co mu gdzieś tam przychodzi do głowy, co on sobie po prostu testował. I nawet możliwe, że Travis Knight testował i dzięki temu rozluźniał go bardziej na planie, by potem lepszy efekt dostać przy finalnej scenie. To jest bardzo fajne i bardzo zabawne 10 minut żartobliwego. Poza tym mamy jeszcze 10-minutową animację komiks, trudno to nazwać, który troszeczkę nam łączy oba uniwersa, czyli te stare Transformers z naszym Bumblebee opowiadają, co się dzieje już po akcji Bumblebee, jak trafiają jacyś tam ludzie i kogo odnajdują w tej tamie Hoovera. Wydaje mi się, że po tym jak ogłosiliśmy, że już jest naprawdę taki mocny reboot, to nie do końca jest specjalnie potrzebne, plus nie jest to ani animacja, ani nie jest za bardzo komiks i no troszeczkę mnie to zmęczyło, ale okej, rozumiem, to takie budowanie kontinuum, okej. Jest jeszcze 4-minutowy filmik, tak zwany B-Vision, gdzie mamy tą piękną walkę na Cybertronie, ta bitwa o Cybertron, ale za każdym razem, gdy pojawia się któraś z postaci, to mamy tak jak gdyby, jak w komiksach kiedyś było, mamy jego postać, jego imię, co się przemienia, jakie ma moce i tak dalej. Takie, żebyśmy troszeczkę poznali te postacie, które bardzo szybko przewinęły się przez nas ekran, ale na koniec zostaje oczywiście to, co chyba każde dobre wydanie ma, czyli The Making of. Tutaj ono zajmuje ponad 40 minut podzielone na 5 filmików. Mamy każdą najdrobniejszą rzecz. Przede wszystkim oczywiście dlaczego i jak wracaliśmy do G1, do pokolenia G1 i powiem Wam, to jest jeden z dodatków, gdzie tak bardzo widać, że projektanci, animatorzy tak pojarali się, że wreszcie dostali projekty, które faktycznie mają związane z animacją, a nie z chorym wyobraźnią naszego Michaela Baya, że to jest niesamowite. Ci ludzie gadają i to ciężko jest ukryć entuzjazm w tych ludziach. To nie jest entuzjazm producenta, pieniądze, tylko to jest człowieka, który dłubie przy projekcie Optimusa i mówi, Jezu, to jest to możliwe, że był najszczęśliwszy dzień w moim życiu, że ja będę mógł go pokolorować, albo ja będę mógł zrobić jego design i na przykład przywrócić Optimusowi to, że wygląda jak europejska ciężarówka, która jest cięta na początku, czyli mamy szybę i ciach, a nie amerykańska, która jeszcze ma ten wielgachny silnik. Mała rzecz, a w cholerę cieszy. One way to end this war. You must protect Earth and its people. Poświęcamy czas temu, by wytłumaczyć, dlaczego wzięliśmy Beetla, jaką wersję tego naszego Beetla, jakie były samochodziki, ile ich było, że było ich 8, że był specjalny elektryczny, że był ze skrzynią biegów, że Harley się uczyła tej skrzyni biegów, nie bardzo jej wychodziło, że był taki, gdzie na dachu ktoś jeździł i kierował za nich, a oni byli w środku i nie wiedzieli do końca, że niby tam się ruszali, ale to nic nie dawało, prawda, bo decydowała osoba na górze i to było takie dziwaczne doświadczenie.
ale w jaki sposób wykorzystaliśmy go, CG, nie CG i tak dalej. Przefajne, jeżeli chodzi o praktyczne efekty specjalne. Oczywiście mamy także wywiady z aktorami. Tutaj znowu John Cena moim zdaniem rządzi. Jest przepiękne jedno zdanie, które jest, kiedy mówią o tym, a ja chciałem wybrać tę osobę, ja tę. Travis Knight mówi, że on bardzo chciał Hayley wziąć. I jeden z producentów mówi, ulubione zdanie z całych dodatków, że Hayley miała bardzo ciężkie zadanie, ponieważ musiała sprostać niezwykle wysoko postawionej poprzeczce przez Shia LaBeoufa. A ja w tym momencie naprawdę parsknąłem śmiechem, gdzie jeden z producentów wciąż wierzy, że te kilka filmów z jego udziałem, to on był perfekcyjny w tym, co robi. I na końcu dostajemy takie 20-minutowe, taki to jest powrót do Kalifornii i opowiadamy o wszystkich miejscach, lokalizacjach, jak to kręciliśmy, że ruszyliśmy do Redwoods, tych czerwonych lasów, jak tam kręciliśmy, jak kręciliśmy przy moście przy San Francisco, jak kręciliśmy tutaj, szukaliśmy miasteczka, które będzie w latach 80. i o jak na przykład kręciliśmy swoją drogą, bardzo ciekawe jak kręciliśmy, jak zmieniliśmy choreografię pojedynku w tym trzecim akcie, by uwzględnić cudowne miejsce, gdzie teoretycznie właśnie najczęściej parkowały nam statki, ale które jak się osuszało, to wyglądało troszeczkę jak taka arena dla gladiatorów i jak to wykorzystaliśmy i jak to też kręciliśmy, wykorzystując Bay Machine, bodajże tak to się nazywało, taki samochód, który musiał wjeżdżać w różne elementy, żeby je rozwalić, tak jak potem to mamy nakręcone, jak on wjeżdża i rozwala, a potem zamiast niego wrzucamy po prostu transformera, który w to wpada i to jest przecudowne, bo dzięki temu mamy dużo więcej efektów praktycznych i to dużo lepiej wygląda. Podsumowując, dla mnie Bumblebee to jest jedna wielka, ogromna radocha i taka samoświadomość tego, co ci daje. Ja naprawdę czuję się lepiej po tym, jak znowu zobaczyłem ten film. Jest mi milej, jest mi weselej. Tak jakby życie było troszeczkę jaśniejsze, trochę mniej cynizmu było wszędzie wokół mnie. Nie było skakania na kasę i udawania, że się wie wszystko. I to jest cudowne, cudowne. I więc ja każdemu z was polecam, żebyście oglądali Bumblebee, żebyście dodali go do swojej kolekcji, ponieważ kurczę, warto. And I'm not going anywhere. A jak wam podobał się Bumblebee? Czy zgadzacie się z moim zdaniem, że Travis Knight uratował tę serię i dzięki temu faktycznie ja chcę zobaczyć coś, co będzie później, szczególnie jeżeli znowu będzie wolność dla reżysera, nie musi to być już Travis Knight, będą wiedzieli, co robić i zamiast iść tropami Baya, będą szli tym, co nauczył ich Travis Knight. Czekam na wasze komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć, jeżeli macie ochotę, na patronite.pl/brody z kosmosu. Możecie dołączyć do Brodatej Braci, zostać patronem, jeżeli macie ochotę. Oczywiście dzięki temu macie dostęp do ekskluzywnych materiałów, więcej filmików, oczywiście specjalnych jeszcze małych nagród, które ja mogę dać wam, by wam podziękować za wasze wsparcie. Ja wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie materiału. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do subskrybowania, a my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!